Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w ważnej sprawie dotyczącej sprzedaży węgla przez gminę. Jak Państwo już na pewno wiecie, gmina Strzegom zaoferowała i zgłosiła się do sprzedaży węgla dla naszych mieszkańców, zarówno miasta, jak i gminy. Wokół tego tematu jest troszeczkę niedopowiedzeń. Chciałbym kilka z nich wyjaśnić. Po pierwsze, jest zmiana ustawy, która będzie gwarantować dodatek węglowy także tym, którzy mieszkają w jednym budynku i mają na przykład dwa czy trzy różne źródła ogrzewania. Ci ludzie po podpisaniu przez prezydenta ustawy także dostaną dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. To bardzo dobra informacja. Natomiast także uprzedzenie, że będzie sprawdzane, czy te osoby, które zgłosiły się, płacą za śmieci, jest to zapisane w ustawie, ale też czy tak autentycznie jest, jeśli będzie wątpliwość, to opieka społeczna będzie sprawdzać. Jest już miasto, w którym zostały wystosowane pozwy o oszustwo i wyłudzenie, więc ja nie podejrzewam naszych mieszkańców o to, ale mówię, musi to być zrobione wiarygodnie. I teraz co do sprzedaży. My w tej chwili zbieramy zapotrzebowania przez Zakład Usług Komunalnych spółkę. Zapotrzebowanie nie oznacza sprzedaż. Jeszcze nie mamy węgla, mamy zamówiony i jeszcze nie wiemy, czy będziemy przez spółkę ten węgiel sprzedawać ZUK, czy też przez składy węglowe, bo nowa ustawa, jak dowiedzieliśmy się w poniedziałek, daje nam możliwość podpisania umowy ze składami węglowymi i tam Państwo będziecie odbierać węgiel także w cenie 2000. A my już będziemy razem jako gmina rozliczać się ze składami opałowymi. Jestem po rozmowie z właścicielami tych składów strzegomskich i jest wstępna deklaracja. No teraz trzeba będzie jeszcze dogadać szczegóły. Byłoby to dla nas i dla Państwa korzystniejsze, bo tam też można by i zapakować do worka, ale też kupić mniejszą ilość. Będzie to 1,5 tony do końca grudnia. Tyle będziemy sprowadzać, żeby każdy z Was, drodzy Państwo, kupił. I od stycznia do kwietnia następne 1,5 tony, cena 2000. Dużo informacji też jest co do jakości. Ten węgiel będzie miał certyfikat, jak zapewnił nas dyrektor departamentu z Warszawy na konferencji przez Zoom z panem wojewodą Obrębskim. Także będzie. Skąd przyjedzie, nie wiemy. My będziemy go odbierać prawdopodobnie z dwóch punktów na terenie Polski. Bardzo prosimy Państwa o spokój i wyrozumiałość. Węgiel będzie wtedy do nabycia, kiedy prezydent podpisze ustawę. I informacje, że tam to miasto sprzedaje to miasto, często są nieprawdziwe, bo tak jak my przystąpiliśmy do programu, co nie oznacza, że inni sprzedają. Wiem, że jedno miasto w Polsce sprzedaje, ale ono ma dużą spółkę, która sprzedawała zawsze węgiel. My jako gmina nie sprzedawaliśmy nigdy, spółka też nie, ale będziemy dbać o to, żeby Państwo mieli ten węgiel. I ostatnia prośba, jeśli będzie sytuacja taka, że ktoś naprawdę nie ma opału na te pierwsze tygodnie zimy, prosimy zgłaszać to do opieki społecznej. Mamy możliwość utworzenia takiej listy priorytetowej, ale my też będziemy to sprawdzać, czy ktoś nie naciąga nas, jeśli ktoś nie ma węgla, na pewno postaramy się tak, żeby było. Obserwujcie, szczególnie starszych ludzi, swoich sąsiadów, czy mają węgiel, czy mają jakiś zapas. Jeśli nie, dawajcie nam znać. Szanowni Państwo, będziemy robić tak, żeby pomoc sąsiedzka w tym przypadku pomogła. Będziemy Państwa o wszystkim informować poprzez nasze media i facebookowe, i strony internetowe. Prosimy o cierpliwość. Jak ktoś nie ma węgla, zgłasza się do opieki, będziemy myśleć, jak pomóc. Natomiast to też, tak jak mówiłem, będzie potwierdzane.